witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 2002 World Cup. Dzisiaj zagramy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak wygląda tutaj nasza sytuacja w grupie? No, do Portugalii tracimy 3 punkty, więc jak przynajmniej zremisujemy ten mecz, to uda nam się przedostać do kolejnego etapu. Mam nadzieję, że osiągniemy ten cel, więc zagrajmy ten mecz po prostu. Wybierzmy sobie Polskę, Dijon, tutaj stadion. Czy jest Slenderman z nami? Czy on zagościł do nas? Nie wiem. Zobaczymy. Chyba nie. Chyba teraz są jakieś słonie. Także kontynuujmy. Jak widać, Olisadebe jest tutaj z nami, nasz afroamerykanin. No i tak, z takich danych to będzie ciężko wygrać z USA, ponieważ aktualnie zajmują oni 28 miejsce w rankingu FIFA, a my 40. No. Tracimy do nich 152 punkty, ale mam nadzieję, że uda się chociaż zremisować. Właśnie to jest dziwne, że Polska cały czas tutaj orliki budują, cały czas grają, tylko noga, a Amerykanie nie. I tak są od nas lepsi. Ale tutaj Olisadebe, ognista piłka i mu się nie udało niestety strzelić. Do Kryszałowicza też źle podał. Mieciel, co on zrobi z tą piłką? Olisadebe mu się wysuwa. Olisadebe z pierwszej! A, obronił bramkarz. Jak widać tutaj, Amerykanie mają bardzo dobrego bramkarza. Wracając do wątku. Amerykanie tutaj się szkolą się ogólnie. Grają w rugby, w inne sporty. Piłkę noszą tak średnio. A i tak są lepsi od Polski. No to nie, mamy chyba bardzo sobie trenerów i w ogóle. Może powinniśmy wybrać inny sport. Ale tutaj, no nie. No właśnie. Trzeba jakiś inny sport narodowy sobie wybrać, skoro aż tak nam nie idzie. A tutaj jak widać faul polskiej reprezentacji. No i to jest ich agresja tej piłki. I spokojnie powinni grać, a nie tak agresywnie. Już wykonują Amerykanie. Świerszczewski tutaj walczy teraz o piłkę. Nie podda się tak łatwo. Chce dowieść, że Polska jest najlepsza na świecie. Miecier wykopnął do Olisadebe. Olisadebe tutaj jest chyba jedną ostoją polskiej piłki nożnej. To właśnie z niego biorą setki tysięcy młodych piłkarzy przykład jak grać, a nie drzewłakowe. Jak widać, tam już zamiast Slendermana jest słoń. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chyba dobrze, bo jakby Slenderman to przegraliśmy. Teraz Kłos. Albo Klos. No, Klos bardziej. Niemieckie nazwisko teraz Iwan. Iwan do Kukiełki. Kukiełka tutaj pociągany za sznurki przez FIFA. No i teraz jak widać, FIFA tutaj opóźnia jakieś dzwonienie. Ten się nie lubi Polski, ten się zwija z bólu. Jeszcze żółta kartka od osoby, która nie ma włosów. Zakazane jest przecież. Obejrzyjmy to sobie jeszcze. Nie. Mariusz Kukiełka. No Mariuszu, no. Pomijmy to milczenie. Aha, nie trafił. Ha, nub, nie trafił. Dobra, nie będziemy oglądać tego strzału, bo nie trafił. Olisadebe tam jak się pokazuje, ale nie. Nasz bramkarz kopnął do Waldocha. Tego legendarnego obrońcę. Miecie teraz się kiwa. Niesamowity dribbling w miejscu. Trzeba się od niego uczyć. Co się stało? Jakaś dziwna kamera. Już pół godziny minęło. Kłos teraz patrzy na zegarek i mówi, że już trzeba zacząć grać. Olisadebe. Teraz szturm Olisadebe na bazę przeciwnika. Podaje. Słabe podanie. Może to miała być zmyłka. Olisadebe. A walczy. Amerykanie tutaj bronią się jak 300 Spartan. Mam nadzieję, że uda nam się to i przezwyciężyć ich obronę. Teraz musi nas do ostrej defensywy. Kłos. Kłos nie umie bronić, a jest na obronie. Nie wiem. Ale na szczęście napastnik nie umie strzelać z Ameryki. Pewnie jakby tu był rugbista, to by strzelił. Tutaj ładnie bramkarz do Świerszczewskiego. Idealne podanie. Świerszczewski tutaj tyłem gra. Plecy mu rosną. Potyka się, ale przedarł się. Ten dribbling jest tutaj na poziomie. Proszę Państwa, Kryszałowicz nie trafi oczywiście. Nie wiem, gdzie on ma oczy. Chyba... No i nie wiem, gdzie on ma oczy, no. No nie wiem, co on robi. Jak tak będziemy grać, to nie wygramy. Gdzie jest Olisadebe? Może jego uraz psychiczny po ostatniej czerwonej kartce jeszcze się nie wyleczył. A tymczasem jest niepilnowany, ale bramkarz broni. No i jak bronił, no? Jakiś Landon nam strzelił. Nie będziemy tego oglądać, no nie. Tutaj bunt powinien być na stadionie właśnie. Polska przegrywa 1-0, a musi to zremisować przecież. Miecier rozpędza tą akcję. Podaje do sędziego. Sędzia nie przyjmuje. Świerszczewski do Kozimińskiego.
Kozimiński nie wie, co zrobić z tą piłką. Jest onieśmielony znajomością różnych języków przez Amerykanów. Między innymi angielskiego. Olisa Debe potyka się o własne przednie nogi. Świerszczewski. Nie, to jest Mieciel. Mieciel podaje do Iwana. Iwan, Mieciel. Mieciel, no tracisz piłkę, tracisz. Proszę Państwa, co się dzieje na naszych oczach? Polska przegrywa, nie wiem czemu jest zadowolona. 1-0, przecież musimy to wygrać. Tak nie może się stać. Numer 21. Trzeba się spiąć, koledzy. Może jakieś zmiany, może jakieś nowe taktyki, może jakiś doping, może właśnie doping. Oj, Sadebe tutaj nam na pewno z krajów afrykańskich przywiezie jakieś tutaj mocne sadzonki. Iwan! Dobrze, Kryszałowicz! Masz Olisadebę! Walcz o gałę z nim! Nie udało mu się. Tym razem bramkarz okazał się większą siłą. Pewnie pakował stanie na siłce. Iwan jest naszym tłumaczem w reprezentacji Polski. Umie świetnie mówić po rosyjsku, więc na pewno dogada się z Amerykanami. I pomoże i na pewno zna ich taktyki na dzisiejszy mecz. Ale już jest Olisa Bebe, a nie odebrano mu. Jak widać, Amerykanie już znają jego ogniste piłki. Pewnie było w BBC. Tak. Musimy to wygrać, żeby chociaż być w pierwszej 30 rankingu FIFA. Kukiełka wie dobrze o tym. Wie, że to jest dopiero za 12 lat, ale zdaje sobie sprawę, jak jest to ważny mecz. Czy został nam pół godziny. Pół godziny wielkiego wysiłku fizycznego, by później przetrwać! Szybko, kukiełka! Proszę Państwa, Waldo! 2-0? 2-0 czy nie? Co to było? Spalony może? Czy gol? Faul? O co chodzi? Faul! O kurczę! Jak się broni? Dudek! Tak, Dudek pięknie obronił. On jest, potwierdzi swoją wielką tutaj moc. Obroniąc to. To był chyba, będzie man of the match. Jeszcze powinien strzelić hat-tricka. Albo przynajmniej dwóch trika, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Tutaj Olisa Debe. Musi sfaulować bramkarza. Musi go, ale niestety nie sfaulował. Ponieważ wie, że bramkarz i tak to przetrwa. Daleka od piłka. Jeszcze tylko 20 minut. Szybko, Iwan. Iwan, zbierz swoje figurki Lego Indiana, żeby wygrać to. Musisz znaleźć swoich przyjaciół. Mieciel. Kryszałowicz. Kozimiński. Kozimiński się potyka o własnych przeciwników. Nie wie, co robić. Odbiera im piłkę, ale źle odebrał, ponieważ ich tam było dwóch. Kozimiński, może przekupimy sędziów. Może zaprezentuj mi twoją kolekcję legendarnych piłeczek do golfa. No ale nie tak. Tak, nie strzelaj Philipsa. Wiem, że nie lubisz tej marki, ale nie strzelaj. Dać tutaj reklama Philipsa. Reklamujemy oczywiście. Zapłacili nam za to gruby hajs. Więc czemu by ich nie reklamować? Olisa Debe. Kryszałowicz. Jest. Dobrze. Nie, źle. Walcz. Kryszałowicz. Niedobrze się nam prezentuje ta sytuacja. Świerszczewski. Kozimiński. Komu on to poda? Olisa Debe. Dobrze. Nie tak! Olisa Debe. Bo chyba ciebie również sprzątniemy. Musi być jeden dobry, prawilny strzał polskiej reprezentacji. Mieciel. Kryszałowicz. Walczcie o to. Walczcie. Koledzy z polskiej reprezentacji. Wy to macie jeszcze 5 minut na zmienienie losu naszej całej planety. Dobrze. Mamy piłkę. Odzyskaliśmy piłkę. Rzewłaków. Może to być już ostatnia akcja, więc trzeba ją dobrze wykorzystać. Jest Mieciel. Jest i Olisa Debe. Faul. Faul. Bardzo brzydki faul. Zobaczcie to, widzieliście ten faul. On był okropny. Dobrze. Jak komu tu podać? Może lekko podamy? Świerszczewskiego. Olisa Debe ratuje sytuację, proszę Państwa! Widzieliście ten ognisty strzał?
Czy wy to widzieliście? Tutaj jak widać, Mieciel tylko minął i sam za siebie, jak był przejęty. Te świerszczarski piękne panie miał sobie ognisty strzał. Był tak gorący, że udało mu się to strzelić. Tutaj wyrównuje, tylko teraz nie straćmy. Nie straćmy tego. O, Lisadebe. Kozimiński, może jeszcze jeden gol. Może jeszcze jeden gol. Lisadebe strzał z dystansu. I nie, bramkarz broni. Bramkarz broni. Lisadebe, walcz. A. Bramkarz okazał się duchem. Tutaj Kukiełka ma mocną głowę, ale nie aż tak mocną, żeby wygrać. No i koniec spotkania. Emanuel Lisadebe, man of the match. Wydaje mi się, że również bramkarz zasługuje i również trener, czyli Raczek. Także, jak widać, Polakom chyba udało się przejść do następnej tury, do 1/8 finału, czy 1/16. Tutaj 4-4, 50% w środku boiska. Kontynuujmy więc. Tutaj nie, jakieś stwory. Polska 4 punkty, Portugalia 9, Stany 2. I co dalej, co dalej? Poland have advanced to knock fast. Tak, to się właśnie stało. Polska przedostała się do 1/16 finału. Proszę Państwa, świętujemy. Teraz kibice wychodzą na ulicach. Możemy to zobaczyć na wszystkich stacjach możliwych. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie to świętować w swojej rodzinie. Także szykujcie się na mecz z Chorwacją. Dziękuję Wam za uwagę. No i cześć.